Magdalena Pecka, dobry wieczór i zapraszam na prognozę pogody. A co w pogodzie czeka nas jutro? Nadal na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, dość słonecznie i bez opadów przez cały dzień. Jedynie na wschodzie nadal na pogodę wpływać będzie układ niżowy wraz z towarzyszącym mu frontem atmosferycznym. Tam spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, ale także gwałtownych burz. Wtedy deszcz popada intensywniej, wiatr będzie nieco silniejszy. Na tych obszarach dość ciepło, bo nawet 28 stopni. Na pozostałym obszarze, tam gdzie spokojniej, słonecznie i bezdeszczowo przez cały dzień, nieco chłodniej od 20 do 21 stopni. Na północy 22 w centrum i na południu. Sprawdźmy teraz szczegóły dla Dolnego Śląska. Przez całą noc będzie pogodnie i bez opadów. Na termometrach 11 stopni w Kłodzku i Jeleniej Górze, maksymalnie 12 w Legnicy i we Wrocławiu. Poranek będzie bardzo przyjemny, pogodny, dość słoneczny. W drugiej części dnia zachmurzenie będzie zmienne, duże lub umiarkowane. Opadów nie musimy się obawiać, a temperatura będzie przyjemna. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 16 stopni w Kłodzku do 21 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać i w południe wyniesie 1000 hektopaskali, wiatr będzie słaby i umiarkowany. Biometr, proszę Państwa, będzie korzystny, warunki drogowe będą dobre. Podczas weekendu, proszę Państwa, temperatura zacznie wzrastać, jednak mogą pojawić się burze już na obszarze Dolnego Śląska. Na dziś to wszystkie informacje o pogodzie. Udanego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.